Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z This is the Police dnia 4 grudnia. I tak jak pisaliście, powtórzyłem poprzedni dzień, zakończył on się totalnym sukcesem. Nie zrobiłem też tej misji już na tego walonego lekarza z tym dziwnym złotem i tak dalej, i tak dalej. I też nie robimy jeszcze przesłuchania tego chłopaka, więc możliwe, że zrobimy je sobie w dzisiejszym odcinku. Chociaż w dzisiejszym odcinku też będziemy mieli mnóstwo innych rzeczy do robienia. Rzeczywiście da się wczytać poprzedni dzień, nie wiedziałem o tym, że tak się da. Dobra, ty nie przyjdziesz, Luna nie przyjdzie dziś do pracy, cholera wie czemu. Ten z bokobrodami też nie przyjdzie, znaczy z brodą, nie bokobrodami też nie przyjdzie. Alkohol mi zaszkodził, no co za, dobrze, że możemy już ich leczyć. Temu też alkohol już zaszkodził, ale on jest idiotą. W drodze do pracy w autobusie zwymiotował na mnie jakiś facet. Mogę wrócić do domu i się przebaczyć. Coś mu dolegało. To był nowy kierowca, nie pochodzi stąd. Mamy w drogach trochę dziur i czasem, kiedy uczy się jeździć tak, by je omijać, gościowi z... Okej, no dobra, no to niech jedzie do domu. Panie nasz, pracuję już któryś dzień z rzędu i do tego tej pory nie miałem czasu, a się... Zaraz uduszę się od smrodu własnego potu. Nie chcę, by reszta chłopaków... No dobra, no to leć, jak pracujesz rzeczywiście. Ile mamy tych osób? No trochę ich mamy. Nie jest najgorzej. Ja przydzielę automatycznie. Serio. Mogliby zrezygnować z tej mechaniki, skoro i tak większość osób będzie klikało przydziel automatycznie. Też dzięki wszystkim za podpowiedzi dotyczące tego śledztwa. Myślę, że w takim razie rzeczywiście weźmiemy tą pielęgniarkę, oskarżymy. Rzeczywiście jest to chyba najbardziej jednak... totalnie jakoś zapomniałem o tym. Pod łóżkiem staruszka znaleziono, wysłużą zakładkę do książki. Jakoś nie skojarzyłem tych dwóch rzeczy i też nie skojarzyłem na przykład, że ten drugi, o ten typ... raczej by go nie zabił, bo bał się zarazków, tak? No to też tego jakoś tak, nie wiem, no jesteście mądrzejsi ode mnie po prostu. Dobra, ale teraz trzeba ułożyć tą historyjkę. Co tutaj się mogłoby nam wydarzyć? Co się wydarzyło? Machiel sam siedzi w łóżku wrzeszczą z całych sił. O tak, to jest realne. Co się tutaj mogło wydarzyć? Dobra, wrzeszczał, tak. Wrzeszczał, wrzeszczał i do sali, w której krzyczy machając san, wchodzi pielęgniarka. O, tak, myślę, że to miało miejsce, jak go usłyszała, że wrzeszczy. No to idzie sobie do niego, tak? Pielęgniarka podchodzi do łóżka Michaela Sandersa i zaczyna mu czytać książkę. Nie, no dobra, to nie miało miejsca. Raczej mu przywaliła czymś ciężkim, tak? Bo w sumie też to jest racja, że przywaliła mu najprawdopodobniej tą książką, dlatego mu złamała nos. Chociaż też jest możliwe, że złamała mu nos po prostu dusząc. Tutaj chyba w tym momencie nie mam tego drugiego aspektu niestety całego zbadanego. No ale tak czy siak myślę, że oskarżymy tą pielęgniarkę. Udusiła Michaela Sandersa poduszką, gdy stale wzywał ją do opróżnienia nocnika i przeszkadzał jej w lekturze powieści. Ostatnie kuszenie Neptuna 2, Trójząb w lodzie. No, dużo policjantów mi to ostatnio czytało, więc kury, może to jest jakaś patologiczna książka, której powinniśmy się przyjrzeć bliżej. Czy na pewno chcesz wziąć oskarżenie przeciwko temu podejrzanemu? Tak. Okej. Okay. No i Winter Nights. Wyposaż i odleguj swój oddział uderzeniowy. Tylko, że już totalnie zapomniałem, jak mam to wszystko zrobić. No dobra, ale zbierz informacje, przydziel policjantów. Nie dostaniesz się do salny bez pomocy silnego policjanta, który... No to już brałem od wewnątrz. Czyli to co, muszę dać policjanta, który ma niby siłę tylko dwa, tak? A, tu mam policjantów, Boże. Aj, tutaj są podpowiedzi, gdzie ja to mogę przepisać. No to silny staruszek. Policjantów można przydzielić do ataków z wyprzedzeniem. W takiej sytuacji postawisz ich w stan gotowości do działania, choć będą codziennie pełnić służbę, nie zdołają się niczym zająć, dopóki nie zwolnisz ich. Okej, czyli to jest atak z wyprzedzeniem. Czyli musimy ich po prostu... O właśnie, ale czy my... A to czekajcie, to ja nie wiem, to ja mogę ich teraz przydzielić, czy lepiej to zrobić pod koniec dnia po prostu? Nie wiem, zobaczymy, najwyżej sobie wczytam i nie zobaczycie tego wszystkiego, co ja tutaj robię. Łaźnia okno. Do uchylenia okna potrzebuje funkcjonariusz, który potrafi otwierać zamki. Najpierw niezauważnie zajmie się oknem, potem rzuci granatem ogłuszającym. Czyli inteligencja na poziomie 1, 2, 3. Nawet mam podpowiedziane w sumie, kogo tam mogę wysłać, to wyślijmy tego typa. Łaźnie. Do tłumienia oporu przy drzwiach łaźni potrzebna ci będzie funkcjonariusz specjalizujący się w negocjacjach. Musimy przestępców do odłożenia broni i to bez walki.
No to negocjacje mam gdzieś, o tutaj, moja flower power ukochana. Przydzielmy policjantów. Kuchnia. Jeśli chcesz, żeby jakiś policjant zajął pozycję w kuchni, musisz znaleźć kogoś naprawdę szybkiego. Ok, szybko, B1. No to osoby, które spełniają. O, serio, strzelanie. Nie mam w sumie dużo chyba szybkich policjantów. Teraz tak to pomyślałem, B1 też się ma jakąś szybkość. B1. Nie, no to muszę szybkość zacząć rozwijać u tych moich policjantów. O, tu mamy dwójeczkę. Okej. Recepcja. Gdy, aby obezwładnić rzezimieszka pilnującego wejścia, będziesz potrzebować policjanta z taserem i do tego, który cenie strzela. Strzelanie i taser, B2. A ja nie chcę go obezwanić. Chciałbym go rzucić tą. O, tutaj mamy, ale nie, to jest paralizator, nie taser. Taser, to, o, tu jest taser i strzelanie 2. No, okej, to ty akurat mi się fuksnąłeś. No, wejście do części mieszkalnej. Aby aresztować przestępcę w części mieszkalnej, potrzebujesz funkcjonariusza biegłego w otwieraniu zamku. Dosta się do pokoju, w którym sprawca odpoczywa i ogłuszy ich pałką. Czyli potrzebujemy pałki i inteligencji. No, to myślę, że ty sobie poradzisz. Wróć. Mamy to spełnione. Zamknij. Właśnie się zastanawiam, czy ja powinienem to dzień wcześniej zrobić? Okej. Pojutrze Frame musi otrzymać należne pieniądze. Zacznij oszczędzać. No, mam te pieniądze. W sumie mam te 20 kafli. Dobra, mam jakieś rzeczy do zrobienia. A, mam już tą pielęgniarkę zamknąć. O kurde, po... Czyli ja nie mogę używać tych osób, czyli lepiej to było zrobić na sam koniec dnia jednak. Po dyżurze Alison odsypia nockę w swoim maleńkim mieszkaniu. Nockę, ale to kurde, kiedy ona tam będzie? I drugie tutaj, Alison pełni nocny dyżur. Noc. Czyli teraz najprawdopodobniej śpi. Trzeba aż tysiaka wysłać po nią, o kurde. No pewnie coś zjebałem. Tej mężczyzna spuszcza srogi łomot młodemu pracownikowi Mini za to, że ten przypadkowo zarysował mu auto. No, tu. No jak ten pojedzie, to się znowu coś wpieprzy. Wyślijmy młodych. Po co ja tyle mam z inteligencją? To ja nie wiem. Muszę na to też uważać. Tutaj tysiaka aż potrzebuję. Dobra, to jak śpi, to może tu wyślijmy po prostu tych takich gorszych policjantów. Chociaż nie wiem, czy mi pojadą, szczerze mówiąc. No serio! 5 punktów mi brakło. Okej, ty nie pojedziesz, 260. Reszta jedzie mi w ekipą. Zatrzymać pielęgniarkę. Co tu jest? Liceum imienia Astrid Johnson. Panie nasz, odkąd tylko zostałem ochroniarzem, czeka na ten straszliwy dzień, gdy jakiś uczeń przyjdzie do szkoły broń. No w Stanach to jest dość często, więc... No, do tego, by ochronić im przed moim psychopatą, z tego powodu trenuję codziennie i powiem, aby dałbym radę każdemu żołnierzu. Jedyne, czego mi brakuje, to granatu ogłuszającego. Mimo wszystko czasami nie pomoże nawet cokolwiek oko. Jeśli wróg zajmie lepszą pozycję, będę miał... Przerąbane, grad pozwoli mi odzyskać kontrolę nad sytuacją. Proszę zdobyć ich dla mnie 6, a ja przekażę swoją wiedzę o strzelaniu dowolnemu z pańskich ludzi. No okej. Okay. No, na razie to się tragicznie boję. Dobra, młody pracownik mi samochody kaszląc krwią próbuje ukryć się pod autem. Gruny mężczyzna z rykiem ciągnie go za stopy. Uderz mężczyznę pałką. No to trzeba byłoby mieć raczej siłę. I tego też zastrzel mężczyznę możemy zrobić. Paralizatora możemy użyć. 526 complete. Ogłusza mężczyznę, parę pracownik mini jest w ciężkim stanie, ale że udało się zrobić. Uuu, kokaina! Ja do czegoś potrzebowałem tej kokainy, nie? I chyba to jest najlepsze podejście, żeby nie kupować tych rzeczy, tylko poczekać, aż coś mi się wszystko tutaj nazbiera. A, bo nie powiedziałem wam, że z tej poprzedniej misji... Okej, złapaliśmy panią. Dobra, prawca złapałem, kryci się strzelanie, negocjacje. Kurde, zawsze wszystko jest potrzebne. Dobra, ja myślę, że najpierw po tym jednym punkcie to i tak muszę u każdego porozwijać. Koszmary na oddziale. Jutro sędzia rozpocznie sprawę Alison, coś na ławie oskarżonych. Bardzo mnie to cieszy. A my może przesłuchajmy tego typa. Czekajcie, gdzie to było tutaj? Śledztwa. O, gangi. Ludzie lasu.
Weźmiemy chłopaka na przepytki. Odeślij do sądu? Nie mogę? To ja może muszę to zrobić, te tortury, żeby mieć chociaż miejsce do tortur. Kurde. Co on tam potrzebował? Znaczy ten potrzebuje do szkolenia strzelania, a to jest ty szpital. Jedna sztabka złota, aby uratować mojej żonie życie, czy... Nie, to chyba nie ten. Czy tutaj to było to? Martwy dom? Kokainy, mielonej kawy i papryki. No to, nie wiem, znowu heroinę złapaliśmy, a nie kokainę. No szkurde, dobra, jakieś strzały kolejne. Dwie ciężarne kłócą się o szpioszki. Serio? To pewnie kogoś z negocjacjami trzeba dać lepszymi. Kurde, no to wyślijmy tylko jego. Za dobrego policjanta wysyłam, ale niech będzie. A tutaj coś kolejnego się pojawiło, czekajcie. Mamy poważny problem. Moja córka wybrała się do lasu na biwak i do tej pory nie wróciła. Choć dom powinna być przedwczoraj. Już wcześniej urządzała sobie wycieczki tego typu. O, ja ta uwielbiam akurat mieć takie biwaki, więc wiem, co ona lubi. Proszę po nakaz poszukiwania trzem swoim najczujniejszym ludziom. Czekajcie, najczujniejsi ludzie? Czujność? Kurde. Co? Że się jakaś przesunęła od zasad zawartych konsekwencji. O kurde, najczujniejszym ludziom? Szybkość, inteligencja, strzelanie? Może chodzi o strzelanie, kurde. Kurde, kojarzycie? Czujność, czym byście tutaj, gdzie byście czujność podłapali? Znaczy podspieli? Nie, cały dzień się muszą mi przygotować. Kurka, to ciężki ten dzień dzisiaj będzie, serio. Będę miał mniej kapsli niż tamten typek. No nie wiem, ja raczej tego nie zrobię, tego poszukiwania tej córki niestety. Nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje, no ale trudno. Sklep z odzieżą. Przy wejściu do sklepu agresywny, brodaty mężczyzna grozi młodemu chłopakowi. Lećmy go pałować. No dobra, muszę wysłać alkoholika, niech będzie. Oby nie mieli znowu wypadku. Pacjent skarży się na swoją pielęgniarkę, z tym, że wyłuza od niego pieniądze. 500 punktów. Strzelanie. No nie mam nikogo takiego, co by tutaj... O, ty masz jakieś tam negocjacje. Valentin. Nie wiem, wyślijmy taki zespół uderzeniowy. Niech spałują pacjenta. Dobra, dwie kobiety zamkną się, wyrwają sobie dziecięcy... A ja chciałem... Wiecie, że ja to chciałem olać w ogóle? Ostrożnie rozdziel kobietę. Drogie panie, tutaj jest ubranko, które wygląda dokładnie tak samo. Negocjacje. Kobiety natychmiast zaprzestają walki, już zajmują się na stertę ubrań wskazaną przez policjanta. Poszukiwania tak pochłonie, że bez problemu starają się aresztować. No to wyjebicie. Drzyżka dla niemowląt, uśmiech Henry'ego mamy zdobytą. Bardzo fajnie. A to nie, to twój uśmiech? Nie, nie, to nie twój uśmiech, ty się nie uśmiechasz. Nie, on się nie uśmiecha. Dobra, co my tutaj mamy? Mężczyzna skarży się, że jego samochodu podeszła dziewczyna w skąpym obciąganie wszystkich trosk za... 20 dolców w jego zdaniem prostytutki stają się... A to nie mieliśmy tego w poprzednim razem, to chyba mieliśmy dzień wcześniej. To będziemy do niej strzelali. Może w takim razie. Ma, a tu mamy taser, to zobaczmy. Co taser powinien dawać... Powinno być tak, że taser jest przypisywany bardziej do tych policjantów, co mają... które dochodzą z drugiej strony. Ej, to też już raz mieliśmy, no tego na razie nie zrobimy. By nie mam kogo wysłać, powiem szczerze. Brodaty mężczyzna z grubym płaszczu trzyma precyzyjnie zaostrzoną łyżkę przy gardle przestraszonego chłopaka. O kurwa. Podkrycie się jeden. No, badasz zauważ powiedzmy jeszcze głębiej. Okej, okay, użyj gazu pieprzowego. Obezwani mężczyzna, no to siła raczej jest tu potrzebna. Albo gaz pieprzowy. O, spróbujmy. Funkcjonariusz pryska przez w twarz gazem pieprzowy. Mężczyzna przez łzy ma urocze pod nosem coś o pick-upie i sedanie. No okej, okay, dobra, zrobiliśmy to. Negocjacje może większe. Zróbmy. No i kogoś mam? Dobra, ciebie mam. Dziewczyna z...
Przy krótkim futrzanym płaszczu stoi przy wejściu na stację nie dwuznacznej pozie. Myślałem, że przejedź dziewczynę. No bez jaj. Obserwuj dziewczynę. Włącz syrenę. Obserwujmy dziewczynę. Dziewczyna podjeżdża biały syren, pochyla się nad oknem, zamienia kilka słów, skierczy i wchodzi do środka. Włącz syrenę, odetnij mu drogę i idź za autem. A to skrycie się pewnie potrzebne. A to jest mamy niskie. Boczną uliczkę, włącz silnik, kierowca i na tylnym siedzenie. Włącz syrenę, zatrzymaj się przy białym sedanie, kontynuuj obserwację. Zobaczmy, co się stanie. O, swoje wyskakuje z sedana i znika. No niestety, no myślałem, że coś tutaj będzie od dziecka, byłem... Oj, stracił to. No jest trudno. Zaufanie do mnie. Dobra, tutaj kogoś możemy wysłać. Tych dwoje policjantów da radę? No, brakuje mi. No to trudno, chyba ta misja mi też nie wyjdzie. Chyba, że muzykę zaraz tam wyślemy. Okej, bo wrócił. I nie wiem, co z tym przeszukiwaniem. Las, zgłoszenia. Nie, może kolejnego dnia będę mógł też to wysłać. W sumie to jest dobre, żeby sprawdzić, co się stanie, tego nie zrobię dzisiejszego dnia. Bo zawsze robiłem to bardzo szybko. Pijany nastolatek wpada do baru, żąda, by sprzedano mu drinka. Barman odmawia, wtedy rozcieczony młoko schwyta... Super, co za szczyle walone. Do baru raczej nie wyśle alkoholika. A ta robi wieczne problemy, noż w mordę jeża. Wymuszenie. Pielęgniarka nie zrobiła nic złego, chciała jedynie, by pacjent opłacił drogę lekarza, które kupiła specjalnie dla niego. Noż, co za fałszywy alarm. Zastrzelić typa. Panie nasz, pracownicy wszystkich służb miejskich zbierają się dzisiaj po standardowej zmianie na turnieju piłki nożnej. My też weźmiemy w nim udział, co nie? No okej. Okay. Mężczyzna w brudnych szmatach dobija się w ręku, trzyma reklamówkę, wygląda na to, że zostaje z niego odcięta noga? Mężczyzna wykonuje polecenie policjanta, poddaje się i wyjaśnia z istnieją sytuację. Od samego początku żerałam nie zazdrość o żonę miejscowego rzeźnika. Kochali się jeszcze przed naszym ślubem. Dzisiaj znów się o to pokłóciliśmy i krzyknęła, że jej zdaniem, gdyby ten rzeźnik zniknął na zawsze. Z tego co nie zostało, zmożecie przy... O kurwa, ja pierdolę. Pieluchy, produkt do higieny osobistej Franka, znaleziono na miejscu przestępstwa. No, to weźmy siłę, może mu... W takim razie 23. Pierwsza w nocy i zaraz zobaczymy, czy na tą akcję wyślemy ludzi. Żądam szacunku. Wreszcie na stosunku przynajmniej butelkę do twarzy barmana. Co ja mogę użyć paralizatora na nastolatku? Napiłby się lepiej cysku mamusi smarkaczu, potrenie się do nastolatka. Skradanie się mamy gdzieś wysokie? Nie. Paralizator mamy tu. No, no i wyjebiście. Udało się. Armaniak zarąbaliśmy, znaczy skonfiskowaliśmy. No i zobaczmy, czy mamy? Tą akcję robimy? Halo? Akcja? Tą jakąś akcję mieliśmy dzisiaj robić. O, ci ludzie są przepisani. Cały dzień mi nic nie robili. Ja chcę ich do akcji wysłać. Już. Jedymy. Nie zrobiłem tej akcji? Okej. Okay. Dni do końca. No i... No jedna uciekła, prostytutka. Nasz wygrywa, okej. Okay. Daliśmy znowu radę. Tura nasza. Pan Salabim. Ale on jest dobry jest, tylko że... O, trzeba będzie go trochę poulepszać, zobaczcie, Stockman. Znaczy ja mam już podejrzenie, że po prostu wysyłając na przykład tych policjantów... o, szkoda, bo bym chciał kartridż do tazera. No to kupmy kartridż do tazera. Więcej pałek bym chciał mieć jednak w policji. Tura Cartera. Może pałkę on weźmie.
O, zakupił pałkę, ale to nie wiem, czy ja też dostanę, czy nie. Dzień drugi, znowu kolejny dzień wygrałem. Bardzo mnie to cieszy. No i tak, ten jest w domu. Nie wiem, weźmy tych wszystkich typów. Zakończ dzień. No i mamy 5 grudnia, więc dzisiaj Wam dziękuję już za oglądanie. No i widzimy się może jutro nawet. Do zobaczenia, pa pa.